Witajcie z powrotem w programie Apokalipsa Teraz. Spróbujemy odpowiedzieć na Wasze pytania, za które serdecznie dziękujemy. Pastorze, to było niesamowite studium na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. Pojawiło się wiele pytań. Patrząc na wydarzenia na świecie, ludzie zastanawiają się, jak blisko końca jesteśmy. Mamy więc naprawdę ciekawe pytania. Chyba jesteśmy gotowi, żeby przejść do pierwszego pytania. Właściwie dzięki niektórym naszym pytaniom zaczynamy się rozkręcać. Przesyłaliście je już przed emisją, co umożliwiło nam umieszczenie ich w prezentacji. Pytanie pierwsze. Czym jest i kiedy będzie miała miejsce bitwa Armagedon? To bardzo dobre pytanie. Armagedon to słowo, które pojawia się tylko raz w Apokalipsie 16, w kontekście szóstej plagi. Czytamy tam, że szósty anioł wylał swoją czaszę, a z ust bestii, smoka i fałszywego proroka wyszły trzy nieczyste żaby, które poszły do królów ziemi, aby zgromadzić ich na wojnę Wielkiego Dnia Bożego. Potem mamy wtrącenie, oto przychodzę wkrótce. To jedno z tych miejsc w opisie siedmiu plag, gdzie mamy ostrzeżenie Jezusa, przychodzę. Wszyscy oni zostają zgromadzeni na miejscu, które w języku hebrajskim brzmi Armagedon lub Harmagedon. Pojawia się ono tylko raz w literaturze greckiej, więc jest to pewnego rodzaju zagadka. Ale wierzy się, że odnosi się ono do doliny niedaleko miasta Megiddo. Nie chodzi jednak o to, że w tym miejscu dojdzie do jakiejś rzeczywistej bitwy, ale jest to symbol wielkich biblijnych bitew, które Bóg stoczył dla swojego ludu. Ostatecznie więc bitwa Armagedon to bitwa pomiędzy dobrem i złem. W Apokalipsie 12:17 czytamy, że smok rozpoczął wojnę z kobietą. W Apokalipsie 19 Jezus przychodzi na białym koniu, by wyzwolić swoją oblubienicę. Jest to więc ostateczny konflikt końca czasów pomiędzy tymi, którzy mają pieczęć Boga i tymi, którzy przyjęli znak bestii. Pastorze, przypomniałeś mi właśnie jedno z zadanych pytań. Czy Jezus w czasie swojego powrotu rzeczywiście będzie siedział na białym koniu? Dobre pytanie. Nie sądzę, żeby tak było. W Apokalipsie mamy wiele symboli. W opisie z 19 rozdziału, pastor Ross jest naprawdę dobrym znawcą tej księgi, z jego ust wychodzi miecz, a na szacie ma napis Słowo Boże. Wszystko to pokazuje, że są to symbole wskazujące na to, iż przychodzi z mocą. Kiedy starożytni wojownicy podbijali inne kraje, siedzieli na koniach. To był symbol zwycięstwa. Czytamy, że niebiańska armia również jeździ na białych koniach, symbol aniołów, którzy przychodzą z Jezusem. Pamiętam, że wspomniałeś o tym w prezentacji. Jezus nie przychodzi sam, ale w towarzystwie wszystkich aniołów. To prowadzi nas do następnego pytania. Brzmi ono trochę inaczej, niż to zapisaliśmy. Skoro jest tak dużo aniołów, jak zmieszczą się na niebie w czasie powrotu Jezusa? Pewnie nie zmieszczą się wszyscy na ziemi, prawdopodobnie będą przybywać grupami, falami. Nie jestem pewien, nie mam wątpliwości, że dla Pana to żaden problem. Z pewnością wypełnią całe niebo, tak jak chmury, takie trójwymiarowe chmury. Będzie ich mnóstwo. To będzie chwalebne wydarzenie. Mamy kolejne pytanie. Czy niewidomi zobaczą Jezusa, kiedy przyjdzie? Jest napisane, zobaczy Go wszelkie oko. Jeśli należą do zbawionych, ich ciała będą przemienione. Wierzę, że wzrok niewidomych zostanie przywrócony. Ich ciała zostaną uwielbione i zobaczą Jezusa. Myślę, że każdy Go zobaczy. Nie wyobrażam sobie, że taka chwała mogła ukryć się nawet przed niewidomymi. Następne pytanie. Czy Antychryst żyje na świecie dzisiaj? Tak, jestem przekonany, że tak. Być może zastanawiacie się, dlaczego mam taką pewność. Będziemy mieć całe studium na ten temat. W Apokalipsie mamy rozdziały, które mówią o Antychryście.
Pastorze Ross, ile razy słowo antychryst pojawia się w tej księdze? Nie ma go tam. Pojawia się chyba w pierwszym liście Jana. Słowo antychryst nawet nie pojawia się w księdze Apokalipsy. Ale osoba antychrysta z całą pewnością tam jest. Jan napisał, nawet teraz jest wielu antychrystów. Kiedy więc dojdziemy do tematu antychrysta, przestudujemy go głębiej. Możecie jednak być pewni, że on żyje i ma się dobrze w dzisiejszym świecie. Kolejne pytanie. Skoro Jezus przychodzi jak złodziej w nocy, jak ktokolwiek może wiedzieć coś na ten temat? Nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia, ale Jezus opisał wiele szczegółów dotyczących natury Jego powrotu. Jak wspomnieliśmy, będzie pełne chwały, widoczne na obłokach. Przyjdzie z mocą. Będzie jak błyskawica, jak grzmot. Biblia mówi również, że zabici przez Jego przyjście będą rozciągać się od jednego krańca ziemi do drugiego i nikt nie będzie ich opłakiwać i grzebać. W Biblii mamy wiele szczegółów na temat powtórnego przyjścia. Określenie, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, nie dotyczy sposobu, ale czasu Jego przyjścia. Tak, On przyjdzie jak złodziej w nocy, a ziemia przeminie z wielkim trzaskiem. W powrocie Jezusa nie będzie więc nic cichego. Mamy kolejne pytanie. Czy kiedy w Łukaszu 17:36 Jezus powiedział, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony, miał na myśli sekretne pochwycenie? Bardzo dobre pytanie. Poświęcimy dłuższą chwilę, żeby na nie odpowiedzieć. Gdybyś chciał coś dodać, proszę bardzo. W Mateuszu 24 czytamy, dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwaj będą na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Łukasz w 17 rozdziale swojej Ewangelii dodaje jeszcze jeden element. Dwóch mężczyzn śpiących na łożu. Podaje więc trzy przykłady. Dwie kobiety mielące ziarna, dwóch mężczyzn na łożu, dwóch mężczyzn pracujących na roli. Jezus używa tutaj języka symbolicznego, który znajdziemy również w Apokalipsie. Kobieta jest często symbolem Kościoła. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Mamy więc dwie kobiety, które przygotowują chleb. Chleb to Słowo Boże. Pozornie robią to samo, ale jedna z nich jest prawdziwa, druga fałszywa. Mamy dwóch mężczyzn pracujących na polu. W jednej z przypowieści Jezus mówi, że Słowo Boże jest ziarnem, a świat polem. Na świecie są dwa rodzaje misjonarzy, prawdziwi i fałszywi. I wreszcie dwaj ludzie śpiący na łożu. Jezus powiedział, że Łazarz śpi, a potem, że jest martwy. Dwa rodzaje ludzi śpią, zbawieni i zgubieni. W tych słowach Jezus kładzie nacisk nie na sposób swojego przyjścia, ale na to, że pozornie ludzie będą robić te same rzeczy, ale jedni będą zbawieni, a inni zgubieni. Niektórzy zastanawiają się, która grupa zostanie zabrana, a która zostawiona. Kiedy Jezus opowiadał tę przypowieść, uczniowie zapytali o to, gdzie te osoby zostaną wzięte. A on odpowiedział, tam, gdzie są orły. Użył słowa orzeł, ale tak naprawdę chodzi o sępy. Gdziekolwiek są martwe ciała, tam zlatują się sępy. Brzmi to tak, jakby zostali wzięci na sąd. Biblia mówi, że w dniach Noego bezbożni nie spodziewali się, że przyjdzie potop i ich zabierze. Żydzi byli przekonani, że jeśli jesteś dobry, zostajesz w ziemi obiecanej. Ale jeśli narody postępują źle, przychodzą Asyryjczycy albo Babilończycy i biorą ich do niewoli. Była to forma sądu. Badacze nie są więc nawet zgodni w kwestii tego, kto został zabrany, a kto zostawiony. Nie o to chodzi w tej historii. Wynika z niej, że robiąc te same rzeczy, jeden jest gotowy, a drugi nie. Interesujące jest również to, że po tym, jak osoba gotowa zostaje zabrana, albo bezbożna zostaje zabrana na zniszczenie, życie przestaje toczyć się tak, jak do tej pory. Jest pewien moment, w którym los każdej z nich jest przesądzony. Życie wieczne lub śmierć. Ale w tym wersecie nie ma mowy o sekretnym pochwyceniu. Na ekranie mamy kolejne pytanie. Czy w czasie ucisku bezbożni będą mieli szansę, by pokutować? Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których zrozumienie tej kwestii jest tak ważne. Jeśli wierzymy, że pochwycenie jest sekretne i ma miejsce przed uciskiem, znam ludzi, którzy mówili, moja żona powtarza, że zostanie zabrana przede mną, a ja zostanę w tyle. Jeśli tak się stanie, będę miał jeszcze 7 lat, żeby zmienić swoje postępowanie.
Wtedy będę wiedział, że to prawda, więc zacznę wierzyć i pokutować. Ale czekanie na to, że twój małżonek lub ktoś inny zostanie wzięty do nieba, diabeł chce, żeby ludzie myśleli, poczekam i zobaczę, czy rzeczywiście nastąpi pochwycenie i wszyscy będą znikać. Wtedy się przygotuje. Ale co, jeśli to, co mówię, jest prawdą? Jezus przyjdzie i koniec. Ucisk nastąpi przed Jego przyjściem, więc musimy być gotowi teraz. Jest pewien okres po ucisku, kiedy drzwi łaski zostaną zamknięte. Czasami nazywamy to końcem czasu próby. Jezus powiedział, że będzie tak jak w dniach Noego. Bóg wezwał Noego i jego rodzinę do arki, a potem zamknął drzwi. Noe, jego rodzina, zwierzęta byli w arce, drzwi były zamknięte, ale życie na zewnątrz toczyło się normalnie jeszcze przez 7 dni. Okres próby został zapieczętowany, a oni byli zgubieni. Noe i jego rodzina zostali uratowani, ale czas próby minął. Nie wiemy, kiedy ten okres zakończy się przed przyjściem Chrystusa. Chcemy być gotowi teraz. Nie możesz powiedzieć, poczekam z płaceniem podatków do ostatniej chwili. To nie jest dobry pomysł. Musimy już teraz być gotowi na to, co ma przyjść. Następne pytanie. Jeszcze raz dziękujemy Wam za wszystkie Wasze pytania. Są naprawdę wspaniałe. Ktoś pyta, w jaki sposób resztka Izraela przetrwa? Myślę, że chodzi tutaj o resztkę, o której czytamy w 7 rozdziale Księgi Apokalipsy. 12 tysięcy z każdego plemienia. Co to wszystko znaczy? Plemiona Izraela pochodzą z 12 synów Jakuba. Wybuchła pomiędzy nimi wojna domowa i się podzieliły. 10 plemion poszło na północ. Nazywano ich Efraim, Samaria lub Izrael. Królestwo Południowe, plemię Judy, Mesjasz pochodzi z Judy, z domu Dawida, znajdowało się na południu. Kiedy Asyryjczycy uprowadzili 10 plemion za panowanie króla Ezechiasza, zaczęły one łączyć się z Asyryjczykami przez małżeństwa. Opadły w bałwochwalstwo, straciły swoją tożsamość jako narodu wybranego. Obecnie ludzie, którzy identyfikują się jako Żydzi, pochodzą w większości z plemienia Judy, od Beniamina lub Lewiego. Paweł mówił, jestem z pokolenia Beniamina. Mateusz był z pokolenia Lewiego. Pozostałe 10 plemion zostało wchłonięte i rozrzucone po całym terenie Imperium Rzymskiego. Być może niektórzy z Was mają żydowską krew. Kiedy Apokalipsa mówi o 144 tysiącach, będziemy mieć studium na ten temat, więc nie będę rozwijał tego teraz. Mamy więc kolejne pytanie. Nie wiem, czy jest politycznie poprawne, ale i tak je zadam. Czy fakt, że Kościół rzymskokatolicki akceptuje małżeństwa jednopłciowe, został przepowiedziany w Biblii? Myślę, że to pytanie na czasie, ponieważ to nowa informacja. Jakiś czas temu papież w zawoalowany sposób wyraził myśl, że małżeństwa jednopłciowe powinny być uznawane. Sam Chrystus zapowiedział, że w czasie końca będzie tak, jak w czasach Lota, kiedy takie zachowania szerzyły się w Sodomie i Gomorze. Spójrzmy, jak zmieniło się postrzeganie tradycyjnego małżeństwa między kobietą i mężczyzną. 20 lat temu nikt nie mrugnąłby okiem, gdybym powiedział, że małżeństwo powinno być zawierane między mężczyzną a jedną kobietą. A teraz? Oglądałem program telewizyjny o mężczyźnie, który poślubił 4 siostry i pewnie niedługo usłyszę o jednej kobiecie, która poślubiła 4 braci. Obecnie ludzie mówią, jeśli kochacie się nawzajem, dlaczego nie mielibyście być małżeństwem? Co jest złego w 3 osobach, które biorą ze sobą ślub? W kwestii moralności już dawno przekroczyliśmy granicę tego, co jest dobre lub złe, ponieważ ludzie są zastraszeni i boją się powiedzieć, tak mówi Biblia. Biblia nie pozostawia wątpliwości co do tego, jaki jest stosunek Boga do małżeństwa. Fakt, że przywódca jednego z największych, jeśli nie największego, ruchu religijnego, twierdzącego do tej pory, że małżeństwo to jeden mężczyzna i jedna kobieta, zmienia podejście do tej kwestii. Jest szokujący. Myślę, że to jeszcze jeden ze znaków przepowiedzianych przez Jezusa. Kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, kiedy nadejdzie czas, aby wyprowadzić się z dużych miast? Kiedy mówimy o wyprowadzce na wieś, musimy zmierzyć się z dwiema kwestiami. Po pierwsze, chodzi o decyzję, gdzie chcesz mieszkać i wychowywać swoje dzieci. Biblia mówi o pewnych praktycznych zaletach mieszkania na wsi. W Izajaszu 5 czytamy, biada wam, którzy przyłączacie dom do domu,
i dodajecie rolę do roli tak, że brakuje miejsca dla innych, jakbyście tylko sami mieli mieszkać na ziemi. Brzmi to jak widok z lotu ptaka na typowe amerykańskie przedmieścia. Domy są ściśnięte jak pudełka zapałek. Bóg chciał, żeby człowiek miał o wiele więcej przestrzeni. W 2020 roku 53% ludzi mieszkało na terenach podmiejskich lub w miastach. Nie każdy może się przeprowadzić. Idealnie byłoby mieszkać na wsi, nie zaniedbując ewangelizowania ludzi w miastach. Jezus mówił o uciekaniu z miast na wieś jako o wydarzeniu. Powiedział, gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela, kto na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swego domu, a kto na roli, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz. Wtedy ucieczka będzie sprawą życia i śmierci. To kwestia, która nadal dotyczy przyszłości. Ucieczka w celu uratowania życia to wydarzenie, które dopiero nastąpi. Następne pytanie. Kiedy kończy się czas próby dla każdego człowieka? Kiedy ktoś umiera, wiemy, że jego czas próby się skończył. U Hebrajczyków czytamy, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Byli jednak ludzie, dla których czas próby się skończył, a oni żyli trochę dłużej. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus umył stopy Judasza i moim zdaniem była to dla niego ostatnia szansa, gdy Jezus czule mył jego stopy, aby się upokorzyć, pokutować, wyznać grzechy i otrzymać przebaczenie i zbawienie. On jednak zatwardził swoje serce i kiedy Jezus mył jego stopy, myślał, gdyby naprawdę był Mesjaszem, nie poniżałby się w ten sposób. Zamknął swoje serce i wtedy Jezus powiedział do niego, co masz czynić, czyń szybko. Czytamy, że wszedł w niego szatan, a on wyszedł w ciemność. Myślę, że to jest moment, w którym popełnił niewybaczalny grzech. Kiedy Saul poszedł do wróżki z Endor, odrzucił Ducha Świętego i popełnił niewybaczalny grzech. Żył jeszcze przez jakiś czas, ale myślę, że jego czas próby się skończył. Kiedy więc człowiek dochodzi do momentu, w którym popełnia niewybaczalny grzech, większość ludzi martwi się tym, myśląc, posunąłem się za daleko. Wszyscy mieliśmy takie myśli. Większość ludzi, którzy mają takie poczucie, Duch Święty natchnął do pokuty, a to dobry znak. Kolejne pytanie wiąże się z Arką Przymierza. Ktoś pyta, czy wiemy, gdzie znajduje się Arka Przymierza? Czy zostanie odkryta przed przyjściem Jezusa? To, czego możemy być pewni, to fakt, że Arka Przymierza znajduje się gdzieś na świecie, najprawdopodobniej w okolicach Jerozolimy. To przekonanie wynika z faktu, że była w świątyni jeszcze w czasach Jeremiasza, gdy Babilończycy oblegali Jerozolimę. Wiemy, że Jeremiasz, który należał do rodziny kapłańskiej, zdawał sobie sprawę z tego, że miasto zostanie zniszczone. Jest bardzo prawdopodobne, że on i wierni Bogu kapłani ukryli Arkę w jednej z jaskiń otaczających Jerozolimę. Na tych terenach pełno jest jaskiń i tuneli, więc myślę, że nie została znaleziona. I druga część pytania? Czy Arka zostanie odnaleziona lub ujawniona przed przyjściem Jezusa? Myślę, że ekscytacja w sprawie Arki Przymierza nie wynika z tego, że jest to historyczna złota skrzynka na przedmioty. Oczywiście jest nią, ale to, co jest interesujące, to kamienie wewnątrz niej, 10 przykazań. Macie je w waszych Bibliach. Mam nadzieję, że je odkryliście. Jak powiedział Mojżesz, to słowo nie jest daleko od was. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby została odnaleziona i ujawniona, to mogłoby wzmocnić wiarę wielu ludzi, ale nie ma proroctwa, które by o tym mówiło. Kolejne pytanie wiąże się ze świątynią. Czy świątynia w Jerozolimie zostanie odbudowana, a jeśli tak, jakie będzie jej profetyczne znaczenie? To następne z tych pytań, przy których kusi mnie, aby zgłębić się w odpowiedź. Jednak będziemy mieć na temat świątyni całe studium, które, mam nadzieję, będzie dla was inspirujące. Kiedy usłyszałem o tym po raz pierwszy, pomyślałem, jak studium na temat budynku może być inspirujące? To tylko trójwymiarowy materiał. Ale niesamowity projekt i służba związana z hebrajskim tabernakulum, czyli świątynią, miejscem świętym, wiele mówi nam na temat Jezusa. Podczas studium powiem więcej również o nowej świątyni.
when we get into that study. Okay. Another question. Kolejne pytanie. Czy istnieją inne ważne wersety biblijne, które chrześcijanin powinien pamiętać, żyjąc w ostatnich dniach? Bardzo dobre pytanie. Warto pamiętać Boże obietnice, które przynoszą zachętę. Nasze dzieci umieją na pamięć oczywiście Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Nie będę cytował w całości. Psalm 91. Kto mieszka pod ochroną Najwyższego i przebywa w cieniu Wszechmogącego. I werset również z tego psalmu. Nie ulękniesz się zarazy, która przychodzi w ciemności. Sam raz na czas koronawirusa. Jest wiele psalmów, które mówią o Bożej obecności, ochronie. Pastorze Ross, czy masz jakieś ulubione wersety? Jeśli mówimy o powrocie Chrystusa, mamy 14 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi: przyjdę znowu i zabiorę was do siebie. Apokalipsa również jest pełna wspaniałych obietnic. Ktoś powiedział 10 przykazań. Jeśli jest fragment wart nauczenia się na pamięć, to właśnie dekalog. W moim sercu przechowuję twoje słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Myślę, że mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Jak mogę przygotować się na powtórne przyjście Jezusa? Chwała Bogu za tak dobre pytanie. Jak wspomniałem pod koniec naszego studium, przede wszystkim przyjdź do Jezusa i powiedz: Panie, nie wiem, co robić, jestem grzesznikiem. Powierz Mu swoje życie. On bardzo Cię kocha. Jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo, przeczytaj Ewangelię Jana 3,16. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset mówi, że są dwie alternatywy: śmierć lub życie wieczne. Jeśli do Niego przyjdziesz i uwierzysz, że On jest prawdziwy, że istnieje, i nawet jeśli masz wątpliwości, nadal możesz przyjść do Niego i powiedzieć jak ten modlący się ojciec: Panie, wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Przyjdź do Jezusa ze swoimi wątpliwościami i powiedz: chcę wierzyć i chcę być zbawiony, ale zmagam się z niewiarą. Panie, jeśli tam jesteś, objaw mi siebie. Ja modliłem się tymi słowami i On zadziałał. On wzmocni twoją wiarę. Pozwól Mu wejść do Twojego serca. On ma plan dla Twojego życia. A najlepszy plan to być z Nim w wieczności. On pragnie wymazać Twoje grzechy i dać Ci życie wieczne. Przyjaciele, jeszcze raz zachęcamy Was, abyście zaprosili Go do swojego serca i postanowili pójść za Nim. To jedyny powód, dla którego robimy ten program. Mam nadzieję, że będzie to dla Was zachęcające i inspirujące. Zaczęliśmy kołować na pasie startowym, ale najlepsze dopiero przed nami. Zaproście Pana do Waszych serc i obserwujcie, co będzie się działo.